Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest wielkie święto w Polsce. Dzisiaj jest 22 września 1942 roku. W tym miejscu byli chowani ludzie, którzy zostali zamordowani na terenie dużego getta w Częstochowie. Tutaj są oni pochowani i tam po drugiej stronie są ci ludzie, którzy transportowali te właśnie osoby zamordowane na terenie getta w komórkach, klatkach schodowych, pokojach, podwórkach, ulicach. Zostali oni później rozstrzelani tutaj obok tego grobu i tam w tym masowym grobie również pochowani. Tutaj jest symboliczna data umieszczona 22 września 1942 roku. Pod spodem ta data jest powtórzona 22 września 1942 rok. Ja tutaj dla tych wszystkich ludzi, którzy zostali zamordowani, umieściłem tą flagę Izraela. Państwo izraelskie jest młodsze. Nie ma jeszcze 68 lat. Ale tutaj ci ludzie, którzy są pochowani, uważam, że ten symbol jest dla nich wszystkich jak najbardziej odpowiedni. A jednocześnie mogę powiedzieć, że zapaliłem ten niebieski znicz, ponieważ i ten kolor niebieski, i ten kolor biały, czyli to, że zostali zamordowani niewinnie, to są przecież symbole państwa Izrael. Jednocześnie powiem, że te dwa kamienie, ten biały i ten czerwony, one symbolizują to miejsce, Częstochowę, Polskę. Ale one są tutaj położone przez wnuczkę pani Liby Neumann i córkę, która przysłała tutaj swoje dzieci rok temu, pani Francis Neumann. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj jeszcze w tym miejscu i że będziemy mogli wspólnie cieszyć się, że jesteśmy tutaj razem. Bo to miejsce jest tylko jedno takie miejsce na świecie. Nazywa się imieniem Liby Gelber. Tutaj w tym miejscu ja użyłem gwiazdę Dawida z tych białych kamieni, ponieważ chciałem podkreślić, że to jest symbol narodu żydowskiego. Tutaj z poprzedniej mojej wizyty są ułożone te 68 kamieni białych, ponieważ chciałem zaznaczyć, że od daty tej śmierci do dnia dzisiejszego minęło właśnie dzisiaj dokładnie 68 lat. Będę chciał jeszcze pokazać teraz to miejsce, które jest dla całej rodziny Gelbart najistotniejsze. Ono jest w pewnym oddaleniu od tego pomnika, który tutaj jest. Może ja to zaznaczę w ten sposób. A teraz przejdźmy do pomnika pani błogosławionej pamięci pani Liby Gelbart, ponieważ tak władze miasta Częstochowy zadecydowały, ażeby mając na uwadze ewentualnie pojawienie się potem następnych nazwisk i następnych nagrobków, ażeby one były w pewnym oddaleniu, te właśnie symbole pamięci. Ja tutaj na tablicy błogosławionej pamięci Liby Gelbart ułożyłem róże jako symbol miłości dzieci do matki i jako symbol mojej pamięci i również miłości do państwa Frank, do państwa Gelbart, do pani Francis Neumann, do pani Ann Cincinnatus. Są tutaj ułożone białe kamienie, które symbolizują również gwiazdę Dawida, ale one są w pewien szczególny sposób ułożone. Każdy z nich odpowiada jednej osobie. Ja postaram się te osoby wymienić.
zacząłbym od pani Ann Cincinnatus, jest ten kamyk. Następnie chciałbym powiedzieć o pani Esterze Frank. Następnie o panu Irwinie Frank. Następnie o panu Marku Frank. Następnie o panu Arturze Gelbarcie. Następnie o pani Róży Gelbart. Następnie o Michaelu Gelbarcie. Następnie o Jerrym Gelbarcie, z którym byłem tutaj w 2006 roku. I następnie o pani Francis Neumann. Następnie o pani Libby Neumann. I następnie, co bardzo serdecznie wspominam, wnuczkę, która ma na imię Lia Neumann. A ten ostatni kamyk jest poświęcony mojemu przyjacielowi serdecznemu, który nazywał się Herman Frank, który czytając po żydowsku wymieniłem go na miejscu ostatnim, ale on jest... Bez niego nic by tutaj nie mogło się zdarzyć. Bez niego pewno nie znalazłbym tego miejsca. On zapoczątkował historię związaną z jego matką i teraz to jest jak gdyby moje największe marzenie, które się spełniło. To jest grób i to jest to miejsce, które nazywa się właśnie, jest nazwane imieniem Libby Gelbart. To jest pan Herman Frank, mój serdeczny przyjaciel, który odszedł od nas, ale on tutaj jest w ten piękny dzień wrześniowy. Myślę, że jest zadowolony. Myślę, że to, co kiedyś napisał do mnie. Pray for me. Nie pan to słowa. I mam nadzieję również, że pamiętacie państwo, jak byłem w Stanach, w Cleveland, jak miałem tą flagę podobną. I opuszczona była do połowy masztu na znak żałoby, że pana Hermana nie ma wśród nas. Tutaj zostawię to w takiej pozycji, ponieważ uważam, że jest to wielkie święto, że 68 lat warto było czekać, ażeby móc powiedzieć, że pamięć nie umiera. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Tę czerwoną różę, symbol miłości, kładę na grób błogosławionej pamięci Libby Gelbart. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym miejscu, a nadzieję, jak państwo wiecie, dla Izraela znaczy bardzo wiele. Przecież to jest Hatikwa, a to jest przecież hymn państwa Izrael, które jest młodsze od historii, która dotyczy tego miejsca. A ma ona dzisiaj 68 lat. Chciałbym powiedzieć, że dopóki będę żył, będę tutaj starał się przyjechać każdego 22 września. Mam nadzieję, że się spotkamy. Mam nadzieję, że przyjadą państwo do Polski. Mam nadzieję, że przyjadę ja do Ameryki i również z państwem zapalę tam jedną lampkę. Jedną z tych 6 lampek. I ona będzie za panią Libby Gelbart i za pana Hermana Franka. A jednocześnie pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Te 68 lat warto było czekać. A te dwa komiki, które tu teraz położę, koloru białego. Niech symbolizują nadzieję. I to, że pamięć nie umiera. Dziękuję.